Witam serdecznie. Nazywam się Danuta Sterna, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej w programie Szkoła Ucząca się i chciałam Was zaprosić na czwartą już edycję kursu OK Zeszyt. Kurs, jak widać, się sprawdza, bo już robimy czwartą edycję. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie uważają, że ten kurs bardzo pomaga, znaczy nie sam kurs, tylko oczywiście prowadzenie OK Zeszytu pomaga zarówno w nauczaniu, jak i w uczeniu się. Co to właściwie znaczy OK Zeszyt? OK plus zeszyt, czyli ocenianie kształtujące plus prowadzenie przez uczniów zeszytu. Jest kilka elementów, które są charakterystyczne dla OK zeszytu i bez niego właściwie trudno by było powiedzieć, że zeszyt uczniowski jest właśnie OK. Po pierwsze, są to cele, które razem ustalamy razem z uczniami. Po drugie, jest to są to kryteria sukcesu, które uczniowie uwielbiają, gdyż pokazują im, dają im bezpieczeństwo w uczeniu się i pokazują im, czego mają się naprawdę nauczyć. Następna sprawa, która wyszła właściwie w trakcie prowadzenia OK zeszytów, to jest waga refleksji uczniowskiej, że to właśnie przy pomocy refleksji uczeń się głębiej uczy, więc refleksja i podsumowanie. Można by powiedzieć, że to jest taki jeden element, trzeci element. Czwarty element to jest informacja zwrotna, która jest jak gdyby sednem oceniania kształtującego, więc ona powinna też zaistnieć w zeszycie ucznia. Po co informacja zwrotna? Między innymi po to, żeby uczeń mógł wiedzieć, jak się uczy i czy się dobrze uczy i czy się nauczył tego, czego powinien się nauczyć. Tego wszystkiego chcieliśmy Was wspólnie nauczyć się i Was na właśnie kursie OK Zeszyt. Oczywiście można zacząć prowadzić OK Zeszyt bez kursu, ale z tego, co mówią nasi uczestnicy, razem z innymi dużo łatwiej jest ten zeszyt wprowadzać, uczyć się, jak go zrobić. Dlaczego zaczynamy to teraz, a nie na przykład dopiero 1 września? Chodzi o to, że chcemy Was przygotować najpierw. Zarówno te osoby, które znają ocenianie kształtujące, jak i te osoby, które nie znają, do tego, żeby ten zeszyt wprowadzić już od 1 września absolutnie razem z uczniami, dogodnie dla nich, a nie dopiero później, jak się rok szkolny zacznie. Zawsze zaczynaliśmy troszeczkę wcześniej, bo już w maju, a tym razem zaczniemy od 1 czerwca ze względu na różne rzeczy, o których sami wiecie, które się działy w oświacie i które odciągały nas może od najważniejszej funkcji szkoły, czyli uczenia się uczniów. Z takich jeszcze innych rzeczy, które chciałam Wam powiedzieć, to chciałam Wam powiedzieć, że możecie więcej przeczytać o kursie i też również znaleźć tam formularz zgłoszeniowy na naszej stronie. Ona jest poświęcona OK Zeszytowi, jest to podstrona SUS-a i teraz podyktuję Wam adres tej strony. Jest to SUS, czy sus.ceo.org.pl / na zeszyt / OK. Ale jak już wejdziecie na stronę właśnie szkoły uczącej się, to tam możecie w jednej z podstron znaleźć OK Zeszyt i wszystkie wiadomości tam zobaczyć. Ja bym Was bardzo zachęcała do tego, żebyśmy to robili wspólnie, dlatego że właśnie opinie o tym kursie są takie, że to, że można korzystać z tego, jak inni wprowadzają ocenianie kształtujące i ten zeszyt prowadzą, jest bardzo uczące dla innych. W kursie oczywiście mamy moderatorów, których nazywamy okejki i to są osoby, które już od kilku lat prowadzą OK Zeszyt, mają doświadczenie i służą radą i nie tylko, inspiracją może również. Dlatego bardzo serdecznie Was zapraszam na ten kurs, żebyście razem z nami go ukończyli. On będzie trwał do lutego, więc jeszcze potem będzie czas na to, żeby móc lepiej poprowadzić ten OK Zeszyt dalej z uczniami. W dalszym ciągu, w następnym roku będę Was zapraszała do kursu OK Zeszyt zaawansowany, w którym będziemy udoskonalać ten zeszyt. Serdecznie Was zapraszam.